Dzisiaj zastanawiamy się, proszę Państwa, nad siódmym mocarstwem światowym. Także, proszę Państwa, objawienie, 17 rozdział, werset 10. No bo zamiast mówić o moście, o tym, że ludzie będą mieszkać pod mostem, tutaj w Radiu Tok FM, no to tutaj w Warszawie nie jest to modne, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Nie jest to modne. No i teraz, jeszcze raz zacytuję objawienie, 17 rozdział, werset 10. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. Objawienie 17:10. Kiedy ponad 1900 lat temu zanotowano powyższe słowa, upadło już pięciu z siedmiu królów, czyli imperiów, a mianowicie Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja. Wyrażenie jeden jest odnosi się do Rzymu. Nie było to jednak ostatnie imperium. O następnym w kolejności powiedziano, że wtedy jeszcze nie nadeszło, ale obecnie ten siódmy król już istnieje. Co to za mocarstwo? Czy będzie panować w nieskończoność? A jeśli nie, to w jaki sposób zniknie z areny dziejowej? Biblia nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Tak. Czyli wiarygodne są proroctwa biblijne. Zamiast gadać o mostach, to warto pójść tym bezdomnym, posiedzieć na ulicy Marszałkowskiej i w czasie dnia, kiedy ludzie chodzą, posiedzieć, wziąć do ręki tę strażnicę i poczytać. Także jeżeli są Świadkowie Jehowy tutaj w Warszawie, to tylko na chwilę, krótką, bo potem z powrotem wracają do Anglo-Ameryki, Białystok, z ulicy Marszałkowskiej, pod gitary. Warszawa, dworzec centralny, Złote Tarasy. Wiarygodne proroctwa to są przecież. Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę kosztem cudzym. W XIX wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano, Imperium Brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na Ziemi. Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców. Maine Roberts, Britain, 1846-1964, The Challenge of Change. Czyli jednak, proszę Państwa, pierwsza wojna światowa w 1914-18 skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium Brytyjskie utorowało drogę koalicji angloamerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwutłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe. Patrz ramka, godne uwagi, współdziałanie. Także, proszę Państwa, mocarstwo anglo-amerykańskie. Zawsze możesz sobie podejrzeć, popatrzeć się na mapkę, jaka piękna. Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, Wielka Brytania i USA. Proroctwo z Księgi Objawienia 17:10 uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela. Opisano w niej ogromny posąg, który babiloński król Nabuchodonozor oglądał w wizji danej przez Boga Daniela. 2:28, wersety też 31-43. Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej Babilonu. Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń. Historia potwierdza, że głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie. Pierś i ramiona ze srebra to Medopersja. Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie
z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z liną to symbol politycznej i społecznej niestabilności mającej charakteryzować okres panowania potęgi angloamerykańskiej. Według objawienia 1710 siódma potęga światowa ma na krótką chwilę pozostać. Nie potrwa, ile potrwa ta chwila, w jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej i co stanie się później. Księga Daniela rzuca sporo światła na tę sprawę. Także zapraszamy do czytania Księgi Daniela, bo Księga Daniela koresponduje, proszę Państwa, z Apokalipsą i to są dwie bardzo znane prorocze księgi z Pisma Świętego. Jak można nie cenić Pisma Świętego? Jak można nie znać Pisma Świętego? Jak można nie czytać Pisma Świętego, skoro to jest aż tak bardzo interesujące?